Prezydent Andrzej Duda może nie podpisać nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął projekt, który zmienia system powoływania członków KRS i który jednocześnie doprowadzi do odwołania obecnego składu Rady. W ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Projekt zmienia zasady powoływania jej członków. On przywraca niezależną Krajową Radę Sądownictwa. Sędziowska część wybierana będzie przez sędziów. Nigdy więcej nie będzie wybierana przez polityków. Mówił poseł sprawozdawca z Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. To powrót do przepisów sprzed 2018 roku. Przez ostatnie lata opozycja przekonywała, że Krajowa Rada Sądownictwa została upolityczniona. Wtórowała jej Bruksela, choć wciąż obowiązujące przepisy są standardem w Unii Europejskiej, podkreśla były wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. W Hiszpanii mamy analogiczny system jak dzisiaj w Polsce. Czy Hiszpania zmienia system? Nie musi tego robić. W Unii Europejskiej, w Niemczech politycy wybierają sędziów przecież w tej komisji sędziowskiej. Zgodnie z projektem zmianie ulegnie nie tylko sposób powoływania składu KRS. Wraz z wejściem w życie ustawy odwołani zostaną dotychczasowi członkowie Rady, a do jej składu nie będą mogli kandydować sędziowie powołani po 2018 roku. To naruszenie prerogatyw prezydenta, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk. Decyzja o powołaniu sędziego jest prerogatywą prezydenta i jest ostateczna. Ten sędzia, którego nominował prezydent, no po prostu jego status nie może być kwestionowany, tym bardziej wyroki, które wydaje. A tutaj cały czas wokół tego pojawiają się różnego rodzaju pomysły. Co więcej, politycy zawężają grupę, która wyłoni nową radę wyłącznie do sędziów. Z projektu zniknęły także możliwości zgłaszania kandydatów, którzy mogą być wybrani przez środowiska prawnicze. Ja nie widzę powodu, dla którego ja jako adwokat nie miałbym wybierać sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa. Ja znam środowisko sędziów i lubelskich, i pozalubelskich. Dlatego niewykluczone, że prezydent Andrzej Duda nie podpisze ustawy, mówi minister w Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka. Uniemożliwiając sędziom powołanym po 2018 roku bycie wybranym jako członkowie Krajowej Rady Sądownictwa. No, przepis ten jest wprost niezgodny z konstytucją, niczym zresztą też nieuzasadniony i takie rozwiązanie nie może znaleźć akceptacji pana prezydenta. Nowelizacja ustawy może mieć niebezpieczne konsekwencje prawne dla każdego obywatela. Istnieją obawy, że orzeczenia wydane przez sędziów skazanych przez dotychczasową KRS będą podważane. Z pewnością jakaś forma oceny musi być wprowadzona. To jest jeszcze na etapie prac. Natomiast ja byłbym za tym, żeby jednak wprowadzić swego rodzaju abolicję dla tych orzeczeń i dla tych spraw, które miały miejsce wcześniej. Wskazuje poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Marek Sawicki. Zanim ustawa trafi do podpisu prezydenta, najpierw zajmie się nią jeszcze Senat, gdzie większość również ma liberalno-lewicowa koalicja.